Alina Frejusz, witam Państwa serdecznie i witam naszego gościa. Dziś jest nim burmistrz Wieruszowa, pan Bogdan Nawrocki. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Pani. Panie burmistrzu, na tym fotelu zasiada Pan pierwszy raz w życiu. Proszę mi powiedzieć, jak odnalazł się Pan w nowym miejscu pracy? No wiadomo, początki są zawsze trudne, jednak dla mnie nie była to nowość ze względu na to, że rodzina, a konkretnie moja żona od wielu lat jest samorządowcem, była samorządowcem lokalnym miasta Wieruszowa. Wiceburmistrzem. Tak, wiceburmistrzem była w drugiej kadencji, w tej chwili drugą kadencję jest radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, a w poprzedniej kadencji była również wicemarszałkiem. To na pewno mi ułatwiło ten pierwszy start. Miałem z jej strony duże wsparcie tutaj. Jak również dość często uczestniczyłem w wielu posiedzeniach, spotkaniach w starostwie, jak również uczestniczyłem w obradach Rady Miejskiej w Wieruszowie i to pozwoliło mi już łatwiej podejść do nowych zadań, jakie mnie oczekiwały na tym stanowisku. No właśnie, czy w sprawie zadań konsultuje się Pan z małżonką? Nie ukrywam, że w pewnych kwestiach tak. Takie rodzinne wsparcie. Tak, to znaczy nie są to oczywiście rozmowy wiążące, że zapada decyzja ostateczna w takim gremium. Podejmuję decyzję sam, ale ułatwia mi to w podejmowaniu niektórych zadań, także myślę, że jest to owocne i potrzebne. A proszę mi powiedzieć, co Pana czekało w nowym miejscu pracy? No na pewno wyzwanie, nowe otoczenie, nowi ludzie. Chociaż moimi założeniami nie były zmiany, dokonania jakichkolwiek zmian w urzędzie, jeżeli chodzi o pracowników. Uważałem, że każdy pracownik powinien sam wykazać się swoimi możliwościami. Także w tej chwili, nie ukrywam, przyglądam się pracy urzędu, pracy urzędników, także z biegiem czasu dopiero będę oceniał efektywność ich pracy. Ale to nie znaczy, że praca w urzędzie idzie już pełną parą, dlatego że początek roku to wiadomo, ustalanie budżetu. Czy miasto i gmina Wieruszów ma już uchwalony budżet? Jeżeli tak, to jaki to jest budżet? Tak, no wiadomo, że ustawa trochę się zmieniła, tam dopuszczała w tym roku uchwalenie budżetu do końca lutego. My natomiast nie czekaliśmy tak długo, dnia 31 stycznia został uchwalony przez Radę Miejską nowy budżet. Ja osobiście, jak również mój zespół, nie dokonaliśmy dużych zmian ze względu na to, że projekt już wcześniej był opracowany. Kilka takich zmian w przesunięciu wydatków dokonaliśmy. Natomiast myślę, że budżet, który będziemy na przyszły rok opracowywać, no będzie akurat budżetem typowo naszym i ułatwi nam osiągnięcie pewnych zamierzeń naszych, jakie mamy. A za te pieniądze, które Państwo będą mieli na ten rok, co się da zrobić, jakie są priorytety? To znaczy, przybliżę może króciutko. Ogólnie budżet, jeżeli chodzi o dochody, wynosi ponad 33 miliony, natomiast wydatki będą w kwocie około 35 milionów. Deficyt ogólnie wyniesie 1 300 000 zł, także w sumie ten deficyt kształtuje się w granicach 25%, nie jest to duże zadłużenie. Na pewno priorytetem w tym budżecie będą plany zagospodarowania przestrzennego, jak również studium uwarunkowań zagospodarowania. Tak jak zakładałem sobie w swojej kampanii wyborczej, wracając do tego, stawiam tutaj na ożywienie gospodarcze naszej gminy. To właśnie ma na celu opracowanie tych nowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili jeden plan zagospodarowania przestrzennego został przyjęty już, ale on był opracowywany jeszcze w poprzednim roku. Natomiast Rada Miejska na ostatniej sesji uchwaliła przystąpienie do kolejnego planu zagospodarowania i w perspektywie kolejnej sesji mamy przyjęcie również dwóch koncepcji nowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań. Chcą Państwo przyciągnąć inwestorów na ziemię wieruszowską? No oczywiście, no to jest właśnie tym priorytetem moim.
Stawiam na ludzi młodych i uważam, że ludzie młodzi powinni pozostać u nas, w naszym mieście, w naszej gminie. Dlatego trzeba stwarzać im odpowiednie warunki, żeby mieli możliwość zatrudnienia, żeby ta praca była dla nich. Jak również nie ukrywam tutaj, żeby mieli też gdzie mieszkać. Dlatego studium przewiduje, jak również plany zagospodarowania przestrzennego przewidują zabudowę mieszkaniową, jak również zabudowę pod inwestycje, czyli przemysłową. No właśnie, Wieruszów, Kępno to takie zagłębie meblowe. W zasadzie najwięcej producentów mebli jest na państwa terenie. No i oni kształcą młodych ludzi chcących podjąć pracę. Będą mieli taką możliwość? Tak, na pewno. Chociaż nie ukrywam, że nie zamykamy się tylko tutaj na przemysł drzewny. Będziemy oczekiwać wszelakich ofert od przedsiębiorców. Uważam, że trzeba być otwartym na wszystkie kierunki inwestowania. Ze swojej poprzedniej pracy, tak jak pani tutaj wspomniała, jeżeli chodzi o to zagłębie meblarskie, na pewno kształcimy dość dużo młodzieży, a tak jak wspomniałem, wcześniej byłem komendantem chówca OHP i wielu właśnie naszych absolwentów kończyło ten kierunek kształcenia, głównie stolarz, tapicer, w tych kierunkach właśnie młodzież się kształci u nas. Jak ich zatrzymać? No właśnie, tak jak powiedziałem, tworzyć warunki do zatrudnienia, czyli ściągać nowych inwestorów, żeby ta praca była, jak również, żeby mieli gdzie mieszkać. No i oczywiście sprawy socjalne tutaj, czyli przedszkola, żłobki. W tym kierunku również staramy się iść do przodu. Mieszka pan w historycznym mieście, 650-lecie już niebawem. Propozycja stworzenia monografii niełatwej, muszę powiedzieć, ponieważ Wieruszów kiedyś miasto prywatne z bogatą historią w państwa mieście. Zmarł Augustyn Kordecki, słynny obrońca Częstochowy, kiedy odwiedzał klasztor Paulinów. Trzeba wytrawnego historyka, aby stworzyć taką książkę. Na razie są plany. Tak? Tak. Została złożona interpelacja przez radnego przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Czesława Wróblewskiego, właśnie w tym temacie. My jako właściwie ja, jako tutaj burmistrz i zastępca burmistrza, mój kolega pan Rafał Barszewski, który z wykształcenia, dodam, że jest historykiem właśnie, przychyliliśmy się tej interpelacji. Natomiast no nie jest to takie proste. Na pewno będzie to rozłożone na lata. W tym roku nie ma przewidzianych środków na dokonanie jakichś pierwszych poczynań. Natomiast będziemy już w tej chwili prowadzić jakiekolwiek rozmowy, żeby właśnie pozyskać osoby, które pomogą nam odszukać wiele właśnie tych istotnych rzeczy w materiałach historycznych. Nie ukrywam, że jest mało, jeżeli chodzi o materiały piśmiennicze dotyczące typowo Wieruszowa, o jego historii, ale myślę, że jeżeli taki zespół znajdziemy, który będzie przygotowywał tą monografię, to na pewno będzie to miało odpowiednie efekty. Czyli najpierw praca badawcza, później efekt w postaci publikacji, czego państwu życzę. Natomiast w nowej pana pracy czego można życzyć na następne miesiące? Żebym dokonał tego, co obiecywałem, czyli przede wszystkim ściągnięcia tutaj inwestorów, jak również myślę, że zdrowia, bo to najważniejsze. Tego panu życzę, dziękuję pięknie. A gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był burmistrz Wieruszowa, pan Bogdan Nawrocki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Również dziękuję.